W tym odcinku przejedziemy całą Portugalię od Porto aż do Algarve i pokażemy wam parę ciekawych miejscówek, parę miejscówek, które znamy i parę, których dopiero poznajemy, tak jak na przykład dzisiejszą miejscowość, która się nazywa Aveiro, nie Aveiro, jak się nazywa ta miejscowość? Moment. Valega, miejscowość, której dzisiaj spaliśmy, to jest położona 40 km od Porto wioska, w której jest przepiękny kościół i bardzo fajny parking, gdzie można się zatrzymać oczywiście za darmo. Zanim ruszymy w dalszą drogę, to idziemy zobaczyć ten słynny kościół, który jest podobno przepiękny. I już widzę, że jest bardzo ładny z tej strony. Bardzo podobny do tego, co widzieliśmy w Porto w poprzednim odcinku, co mieliście okazję zobaczyć, ten kościół Carmelo. Jak, Kasia? Ładne, bardzo ładne, no. Inne niż do tej pory kościoły. Kolorowe. Te kwiatowe. Kościół rzeczywiście bardzo ładny. W środku również jest ozdobiony tymi kafelkami. To są ażulejos, mimo że to nie są takie tradycyjnie wyglądające ażulejos, ale są to kafelki malowane ręcznie, więc no, są to po prostu portugalskie ażulejos. W środku jest tak samo, tak jak mówiłem. Wszystkie ściany boczne są oklejone kafelkami. Jedyny obraz, który widziałem, który nie był kafelkiem, to był obraz w ołtarzu głównym, a cała reszta jest taka jak na froncie. Jakbyście kiedyś tu przejeżdżali, to warto tutaj przyjechać wieczorem. Kościół ma fasadę w stronę zachodu i w okolicach Golden Hour, czyli nie wiem, 18 godziny 19, to piękne złote słońce oświetla tą fasadę i przez to wygląda to znacznie ładniej niż teraz o wschodzie. No teraz nie wygląda źle, ale no, podobno dużo, dużo lepiej wygląda jeszcze po, no, w okolicach zachodu słońca. Co jeszcze jest ciekawe, to na wprost tego kościoła jest cmentarz. Od razu po prostu cmentarz tu wybudowali. Wioseczka cichutka, koguty pieją. Jest cudownie. Nie ma tego tłoku dużego miasta w Porto. No i tak. A propos Porto, to jeszcze musimy wam powiedzieć smutną historię. Naszych przyjaciół okradli wtedy, kiedy byliśmy razem. Czyli Fantastic Mr. Van, Michał i Monika. Pierwszą noc spędziliśmy razem na parkingu, na drugą noc oni przenieśli się na inny parking, ponieważ mieli inne plany. No i gdy poszli zwiedzać miasto, wtedy ktoś po prostu się włamał przez okno, wyłamali okno, takie plastikowe, i weszło pewnie jakieś dziecko i otworzyło drzwi. No i splądrowali im całego kampera. Na szczęście nie ukradli zbyt wiele, bo nie znaleźli sejfu. Ale ukradli im portfel i aparat. Więc gdybyście parkowali w Porto w przyszłości, to szukajcie takich parkingów, na których jest napisane na parkfonecie, że tam nie kradli. W sensie dobre komentarze muszą być. Bo na tamtym, gdzie oni... komentarz z kradzieżą, to nie ma co stawać. Oni zatrzymali się na parku, gdzie było bardzo dużo komentarzy, że tam kradną, ale oni nie przeczytali tych komentarzy, bo się śpieszyli. I no,
po prostu stało się, jak się stało. Trzeba uważać. Podejrzewam, że w Lizbonie też trzeba uważać, także duże miasta. Wszędzie trzeba uważać. Jeżeli gdziekolwiek jedziecie, ktokolwiek z was vanem jedzie, bo kamperem, albo samochodem do dużego miasta, to wszystko trzeba pochować i to bardzo mocno pozamykać i znaleźć taki parking, na którym no jest bezpiecznie. Przyjechaliśmy pod galerię handlową w pierwszej kolejności, bo musimy kupić internet. Jesteśmy już kilka dni w Portugalii i dalej nie kupiliśmy tej karty, którą można wsadzić do Wi-Fi, dlatego właśnie Łukasz poszedł do sklepu. No, a jak sobie załatwimy kartę, no to już potem jedziemy na plażę. Wszystkich zainteresowanych, którzy byliby kiedyś w Portugalii, szukali internetu, my używamy tego z firmy NOS, bo ma najlepszą ofertę, płaci się jakby 1 euro za dzień, można kupić pakiety 15 i 30 euro i to jest bezlimitowy internet, także taki, jaki nam potrzeba. Przyjechaliśmy na plażę w Aveiro i miałem tutaj zamiar popracować i tak zrobię, będę pracował, ale najpierw rozbieram się, wskakuję w kostium kąpielowy i idziemy z Kasią się zanurzyć. Jesteśmy na parkingu przy samej plaży. Jest bardzo dużo kamperów, mają wyrozłożone markizy, więc widzę, że tu GNR, czyli policja tutejsza, nie jeździ i nie goni. Więc zostajemy tu na noc. Pierwszy raz morze. Ocean. W lecie w Portugalii. Ojej. Chyba, że jakaś tu jest. No i to jest, to ja rozumiem. Wróciliśmy do wana, bo zaczęły się chmurzyć. Kasia opłukuje sól z siebie w naszym nowym prysznicu turystycznym. A ja będę nam przygotowywał szybki posiłek. Szybką, pyszną, tajską zupkę z takiej saszetki, którą ostatnio wam pokazywaliśmy. No, ale jestem głodny, więc nie będziemy tego dużo pokazywać, bo chciałbym to jak najszybciej zrobić. Zjedliśmy obiad. Łukasz jeszcze pracuje, ale już powoli kończy. I zaraz jedziemy na wycieczkę zobaczyć, jak wygląda Aveiro, jak wygląda Costa Nova i zabieramy was razem z nami. Spaliśmy dzisiaj przy plaży na Costa Nova. To jest tam, gdzie są te domy w kolorowe paski, bardzo ładne. A teraz jedziemy do Aveiro, do centrum miasta Aveiro, żeby pokazać wam. Zaraz zobaczycie co. Jedziemy.
Cordeiro słynie przede wszystkim z tego, że posiada kanały, nie jest ich wiele. Są one trzy, ale można też po nich pływać takimi specjalnymi gondolami, dlatego nazwane jest portugalską Wenecją. My nie będziemy dzisiaj pływać, ale nagramy parę ładnych ujęć. Baseny, z których wytwarza się sól z wody morskiej i no, te białe góry to jest właśnie sól. Dojechaliśmy do kolejnego przystanku pomiędzy Porto a Algarve. Jesteśmy w miejscowości bardzo turystycznej. Jest to na miejscowość Figueira da Foz i byliśmy tutaj 8 lat temu. Jedliśmy tutaj przepyszną franczyzinię i postanowiliśmy dzisiaj sentymentalnie wrócić w to samo miejsce i też zjeść tą franczyzinię. Mam nadzieję, że jest tak samo dobra, jak była 8 lat temu. Can we get one salmon? This one? And one franczyzinia with extra sauce? This is extra sauce? Okay. And dość cerveza. Zamówiłem dokładnie to, co 8 lat temu, gdy tutaj byliśmy. Znaleźliśmy to miejscówkę, jest czynna i mają franczyzinię. Kasi zamówiłem łososia, bo ona wtedy jadła łososia. Więc gdyby ktoś tutaj kiedyś był w Figueirze, to przyjedźcie do Fernando's Steak. Nie, Sandwich Bar. Mimo, że tutaj nie ma sandwichy, ale mają różne portugalskie takie dania barowe. Karta jest po portugalsku, więc obrazkami trzeba się kierować. Cieszę się, bo wiem, że to jest dobrze. Dobra. Franczyzinha to jest najdziwniejsza potrawa, jaką znam w Portugalii. To jest taka kanapka, to jest taki chleb tostowy. Na to się kładzie pieczone jakieś tam wieprzowinę, później szynkę, kiełbasę, jeszcze inne mięso, jeszcze jakąś kiełbasę, jeszcze jakiś plaszczorek sęgi. To jest tak, że zawsze to jest dość grube, duża ilość mięsa. Na to idzie druga kromka chleba tostowego. To jest przykryte serem i następnie to wszystko wyjeżdża do piekarnika. Tam się ten ser roztapia, okleja całą tą kanapeczkę. Później na to się wysypuje frytki, albo dodaje się frytki, smażone jedno całe jajko i zalewa się sosem na bazie piwa. To jest jakiś sos pieczeniowy na bazie piwa. I to jest takie danie, które mi się wydaje powstało kiedyś z racji potrzeby czegoś zrobienia dla chłopa do jedzenia. To co było w lodówce, to po prostu na kromkę chleba kobieta nam położyła, zalała to sosem piwnym, żeby no, chłopu smakowało. No i to weszło na stałe do kuchni portugalskiej, ale tylko na północy. Na południu, tam w okolicy Algarve nie można. Znaczy no gdzieś tam może, gdzieś tam się uda znaleźć, ale tam tego nie jedzą. Najczęściej właśnie w okolicy Porto i cała połowa Portugalii górna, więc no polecam. Jeszcze tego nigdy nie gotowałem, nigdy tego nie robiłem. Jak będziemy mieć piekarnik, to spróbuję. Zdecydowanie polecam to miejsce. Tanio, bardzo smacznie. No i ogromna ilość ludzi, która przyszła po nas, bo my przyszliśmy o 12:00. To teraz to kolejka tam jest, żeby wejść. A my przejdziemy na drugą stronę, żeby pokazać wam plażę. Ze znalezieniem parkingu nie ma najmniejszego problemu. Na Park Fortnite znaleźliśmy parking przy plaży. Pomiędzy tym głównym deptakiem. Oprócz nas są jeszcze Niemcy, tutaj i tam. A ogólnie to Niemców prawie w ogóle nie ma. Nie ma kamperów niemieckich, nie ma vanów niemieckich w Portugalii. W tej części północnej bardzo dużo Hiszpanów i Francuzów, a Niemców w ogóle nie ma. Także to są jedyne samochody, które jak na razie widziałem na niemieckich tablicach. Polskich też jeszcze nie widziałem. Ale no Polacy to rzadko przyjeżdżali do Portugalii, natomiast no, a Niemców było zawsze dużo.
kochani, wróciliśmy w to miejsce, gdzie przeżywaliśmy okres izolacji pandemicznej, wtedy kiedy jeszcze pandemia nie była pandemią, tylko była epidemią. I wtedy kiedy, no po prostu na początku marca tego roku, jesteśmy w Santa Susanie i postanowiliśmy wrócić teraz i spędzić przynajmniej jedną dobę w naszym cichym zakątku, najpiękniejszym zakątku, jaki znamy w Portugalii, naszym ulubionym. Kto nie widział odcinka z naszego pobytu tutaj, to tutaj się wyświetli, albo ewentualnie na dole. Patrz, jest kamerów! Wow! Gdy byliśmy w Santa Susanie w okresie izolacji na początku roku, to było tu wszystko zielone, piękne i byliśmy też sami. Dosłownie było kilka kamperów poza nami na całym tym wielkim terenie. Ale teraz jak przyjechaliśmy, to jest bardzo dużo ludzi. Nie jakoś bardzo dużo ludzi, ale są ludzie. Wzdłuż całego jeziora są postawione kampery, są postawione namioty, przyczepy. Całe takie obozowiska rodzinne z dużym namiotem, z prysznicem obok, grille i tak dalej, więc dużo Portugalczyków się tutaj wczasuje. No my nie zostaniemy tutaj długo, ponieważ naszym celem jest Algarve i morze w Algarve. Chcemy się po prostu popluskać w morzu, a już mamy dosyć jeziorek, ale po prostu naszym celem jest Algarve, jedziemy do Algarve. Tutaj jak widzicie po prostu wszystko jest żółte, ziemia spękana, a my chcemy po prostu pochodzić po piasku. Mam nadzieję, że to się uda jeszcze dzisiaj zrobić, także zawijamy nasz Majdan i ciśniemy dalej do Algarve. Kochani, przerywam teraz na chwileczkę program, ponieważ wydarzy bardzo ważna, wiekopomna chwila. Otóż z tego co na YouTubie YouTube informuje, mamy 99 995 tysięcy subskrybentów, czyli wystarczy 5 osób i pyknie nam 100 tysięcy, także z tego powodu się bardzo cieszymy. I jeszcze muszę wam powiedzieć, zdradzić, że dzisiaj jesteśmy w komplecie, czyli całe podróżowanie, cała ekipa trzyosobowa, czyli trzy osobowa, no, chyba. Kasia, Łukasz i Minet. Kto to jest Minet? Wszyscy pytaliście się o Minet, jak Minet, jak się ma, więc pomyśleliśmy, że przyjedziemy i razem z Minet nagramy odcinek z okazji 100 tysięcy, więc gdzie jest Minet? Tu jest. Chodź, chodź. Kiciusia, chodź. No chodź, Minet. Minet. Co to za kotek? Pamiętacie tego kotka? Malutka Minet. Przytrzymam cię. Kiciusia. Kiciu. Popatrz, Kasiu. Jeszcze jedno. Mamy to!
Thank you.